kogoś kompetentnego i solidnego. Moment. Mam. Doktor informatyki, żona, dwóch synów. Sukcesy. Zjednoczenie obozu Solidarności. Zwycięstwo w wyborach 97 roku. Program. Powszechne uwłaszczenie. Surowe kary dla bandytów. Wspieranie polskich rodzin. Mariana Krzeklewskiego poznałem 20 lat temu. To były trudne dni, ale ważne dla Polski. Wymagały od ludzi odwagi, zdecydowania w działaniu, siły przekonań. Marian taki zawsze był i taki jest teraz. Jest odpowiedzialny i uczciwy. Zawsze można na niego liczyć. Rodzina jest źródłem radości, mocy i nadziei. To razem z rodziną przeżywamy najszczęśliwsze chwile naszego życia. Chcę, aby każda polska rodzina była silna i bezpieczna. Gdy polska rodzina będzie żyła na swoim, gdy dotrzyma swoją szansę, stworzymy mocny i nowoczesny kraj. Tylko wtedy będziemy spokojnie patrzeć w przyszłość naszą i naszych dzieci. Dlatego liczę na głosy polskich rodzin. Liczę na wasze głosy. Na olimpiadzie w Moskwie zwyciężyłem, choć wydawało się to niemożliwe. Zapewniam, że i dziś zwycięstwo jest możliwe. I zachęcam was, głosujcie na Mariana Krzaklewskiego. Głosuję na człowieka, który w tych wyborach reprezentuje te wartości, w których ja zostałem wychowany, które są moimi wartościami. Uosobieniem tych wartości jest papież Jan Paweł II. Głosuję na Mariana Krzaklewskiego. W trosce o jedność obozu posierpniowego mecenas Jan Olszewski wezwał swoich zwolenników i wyborców do poparcia Mariana Krzaklewskiego, wycofując jednocześnie swoją kandydaturę. W ciągu 2 tygodni Aleksander Kwaśniewski utracił poparcie prawie 1/3 swojego elektoratu. W tym samym czasie Marian Krzaklewski zdobył poparcie kolejnych 10% wyborców. Te zmiany dowodzą, że Marian Krzaklewski będzie przeciwnikiem Aleksandra Kwaśniewskiego w drugiej turze wyborów. www.krzaklewski.pl. Oto plakat wyborczy przysłany nam przez Czesława Niemena. Jest zdecydowany wyborcą. Idź przywrócić ojczyźnie honor. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno nie wybrał, że lecz nie zmarnuj głosu. Jedyny wybór, Marian Krzaklewski. Krzaklewski 2000.